wrócił, to jest mocne, nie? Ale gdzie majster? Kurde, co? Siema, i to jest właśnie ten dzień. Dzisiaj jadę przetestować MT-07 u kolegi, który ma naukę jazdy motocyklami, samochodami osobowymi i ciężarowymi i właśnie ma w posiadaniu na szkole dwa MT-07, które będą na placu. Jadę właśnie je przetestować, jeżeli okaże się, że to tak jak ja sobie pomyślałem, że ten motocykl jest dla mnie, czyli niska masa, dwa cylindry, 75 koni. Jeżeli tak będzie, to... Beta, gdzie ty jesteś? Tak sobie myślę, że przy okazji tej wizyty i testów MTK porozmawiam z właścicielem właśnie tej szkoły, żeby przybliżył nam egzaminy właśnie na kategorię A. Tak, ci, którzy nie mają prawa jazdy, żeby po prostu wiedzieli, z czym to się je. Podobno egzaminy są bardzo proste, ale to wszystko się dowiemy od właściciela szkoły. Nichuchu. I ten banan na gębie, nie? Oj, no co jeszcze wam mogę powiedzieć? Kurde, no powiem wam, że... No cieszę się. Bardzo się cieszę, że będę mógł wam osobiście o tym motocyklu coś powiedzieć. Nigdy nie jeździłem MT-07 motocyklem. MT-07 jeździłem quadem. Odpycha się to po prostu niesamowicie. A wiadomo, quad jest cięższy, a motocykl jest lżejszy. Czy to będzie stawało na koło? Z pewnością będzie. Co prawda, no, oglądałem się różnych recenzji i myślę, że to jest motocykl dla mnie. MT-07 Yamaha. No i w ogóle będę mógł wam podpowiedzieć, czy ten motocykl nadaje się jako pierwszy moto na szosę. Jedynie w tych recenzjach nie podobało mi się, które oglądałem, że stwierdzili, że no ten motocykl na trasy w ogóle się nie nadaje. Powiem wam, że widziałem różne motocykle na trasie. Czyli to po prostu mi się wydaje od rajdera. No wiadomo, jeżeli ktoś jest wygodny, no to nie będzie mu się chciało jeździć takim motocyklem w dalekie trasy, ale duże trasy pokonywałem 50, 120, 175. Nie mówię takie jakieś, wiecie, no tam 500 km, chociaż sami widzieliście, Czesław, Max przymierzyli no bardzo dużo, nie wiem, 1500, 2000 km w tydzień. Po prostu dla chcącego nic trudnego i ja się nie boję w ogóle dużych tras jakimkolwiek sprzętem, byle był oczywiście sprawny, nie? Tak jak Czesław wam wszystko powiedział, ten kolega od Simpsona właśnie, sprzęt dobrze przygotowany, po prostu odwdzięczy się w trasie, nie ma z nim żadnych problemów, trzeba po prostu dbać. No dobra, no to mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i przybliży wam właśnie MTK-07. No, jestem, jadę właśnie. Zaraz tam będę. Powiem wam, jak ludzie tutaj u nas zobaczą supermoto, teraz mają banana na gębie. Do szkoły, tak jak wspomniałem, Krzysztofa Jabłońskiego tu w Inowrocławiu. Najlepsza szkoła w mieście. No jestem, tutaj właśnie mają poustawiane pachołki, taki plac mają manewrowy. I są, ale motocykli nie widzę. Nie, jest.
No, jest maszynka. Czy to jest ten MTEK? No, tutaj pachołki poustawiane, slalom, tutaj czasówka. No to ile trwa kurs? W ogóle 20 ile... godzin. 20 godzin zegarowych. Robimy po 2 godziny jednorazowo, więc 10 spotkań mamy. 10 spotkań. 10 spotkań. No to w sumie krótko 10, to trwa, nie? No 10 razy spotykam się z kursantem, jeśli chodzi o praktykę. A powiedz teraz, u Ciebie w szkole zdawalność na motocykl, przypuśćmy tej klasy, 700, czyli to pełne A, tak? Pełne A. Pełne A. Zdawalność jak procentowo wynika? Procentowo, ja nie mam rozgraniczenia z tych kategorii jak AM, A1, A2 czy A. Mam wszystko w jaką w jednym, około połowy, co drugi za pierwszy. Aha, no to ładnie. No, bardzo ładnie, cieszę się. Bardzo ładnie, no. No, bardzo ładnie. Mogę się pochwalić ewentualnie, że w tamtym roku dostałem certyfikaty jako najlepsza szkoła w Inowrocławiu. No ja mówiłem, że najlepsza szkoła w Inowrocławiu. Ja zawsze to powtarzam, no, Krzysztof. Mam certyfikat. No, najlepsza szkoła. No nie, bo to trzeba być motocyklistą, trzeba mieć no, to serducho. Trzeba samemu jeździć też, nie? Tak, trzeba samemu jeździć, no. A wiesz, teraz byś ty nie jeździł, byś wziął pracownika do tego? Nie. Ale tu nie, tu chodzi o to, że trzeba samemu motocyklem jeździć. Ja tak. Lubię sobie wsiąść, pojechać. No. Nie mam czasu na to? A moim byś się golnął na kole? Nie, na kole nie. Ajej. Ajej. Moim na kole nie. Tutaj nie ma problemu, ale na kole nie. Dobrze. Mogę dać ci się golnąć. Czy już jeździłeś nim? Ja nie pamiętam, być może, nie wiem, nie pamiętam. Chyba coś się boiłeś. Może tak tutaj. Jeszcze chwilka i możemy podjechać pod tym MTK. Dobra. Właśnie po MTK. Lecimy. No i jest bandyta miejski. Kurde, jaka lampa. Soczewka. Nie no. Nie, w tej wersji nie widziałem. Chyba świeża maszyna. MT07. Silnik mi znany, ale już w innej. Inny kolor, nie? Który to jest rok? Ten rok! Ten. Też dlatego taki, taka pokrywa, taki ten. Takie ten tego. Ten. Ja pierdzielę, nie wierzę. 6000 ma nakulane w tym roku. Ale lampa jaka, nie? Ta soczewa, nie? Ale daje. Ja pierdzielę, nie? Ładnie świeci, chociaż widzisz, już pomimo nowej sztuki nie obyło się bez jakichś tam upadków, nie? No! No zobacz, o. Te szpady, nie? Pochód nie no. Dane. No. O ja. Nie no, piękna maszynka, powiem tobie. Quick shifter. No to co, L-ką lecimy. L-ką lecimy. Nowy zegar nawet. Ten rok. O, Junak jest też na L-kę. 902. Dobrze, ubieram kask. No, kanapa szeroka. Dla pasażera to już, no ale tyle starczy. Nie no, coś pięknego. Czyli co, ja jadę tym. Jedziesz tym, też tam jedziemy na ten plac, nie? Na plac, dobra. A mogę trochę po mieście i na plac? Myślę, że tak. Chwila. Na spokojnie masz tu Elkę, nie? Elkę mam, dobra. Czyli nie będzie przypału. Nie będzie. Ale jaki zegar, wszystko nowe, kurde, no, powiem ci. Jest na Bluetooth, ja sobie włączę nawet nawigację z telefonu, rzucisz i masz nawigację na wyświetlaczu. Aha, ja pierdzielę. Temperatura, wszystko. Już włączone. A, już włączone. Teraz gdzie tu go... Czerwonym. Na dół. Nie, jeszcze raz, mocniej.
na biegu jest. A, ktoś zostawił na biegu. Ja, jedynka. Ale przyjemnie to chodzi. Droń 10 litrów paliwa wchodzi. 10,5? 10. 10. To jest plastik, wszystko obudowa. Aha, to jest obudowa, a zbiornik jest mniejszy. Lusterka dopasować. Tak, przygotować się do jazdy. Przygotować się do jazdy. Jako dobry przykład trzeba dać. Wszystko wiem, kierunkowskazy. Lampy w automacie, widzę soczewka. Nic nie robię. Nic nie robię. Tylko jadę. Góra 10 minut i jestem. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kurde. Pierwsza jazda MT-07. Zobaczymy, jak to jest. Wyczuć hamulce teraz. O, mocne ma te hamulce. Elkę mam doczepioną, czyli jest bezpiecznie. Tutaj trochę piachu. Jedynka, dwójeczka. Omijamy dziury. Pozycja jest wygodna, muszę wam powiedzieć. Nie jest jakaś leżąca. Czy ja to jedyne co, to po prostu ta kierownica. Ja bym sobie trochę ją wyższą dał albo podwyższył. Bo nie lubię tak na baku siedzieć. Chociaż przybliżę się, zobaczymy. Jak to jest na baku. No teraz jest lepiej, jak tak do baku dosiadłem. No, musiałbym pojechać tam, gdzie bym mógł trochę jej tam dołożyć. Kierunkowskaz. I kierunkowskaz. I polecimy tutaj gdzieś na jakąś miejscowość. Jestem ciekawy też, jak tu ten quick shifter działa. No, biegi lepiej tu wchodzą niż przy moim MT. Jak na pierwszy moto, muszę wam powiedzieć, że no, zrywny jest. Wiadomo, mnie to tam akurat to nie zaskoczy. Nigdy nie jeździł, to jest mocne, nie? Ale gdzie majster? Kurde, co? Mamy tutaj wyjazd. No zobaczymy, jak to się odpycha. No powiem wam, no ciekawa w ogóle sylwetka.
tu jest stop. Zawieszenie? Miękkie, miękkie jest. No. Quick shifter działa bez zastrzeżeń. Tylko trzeba trzymać gaz. Zwrotny jest naprawdę niesamowicie. No, hamulce nie są takie jak w ścigaczu, bo tu teraz musiałem trochę mocniej wyhamować. Wyrywa, wyrywa. Jest tak elastyczny, nieważne jaki bieg macie, i tak on sobie poradzi. Ten silnik sobie wyjdzie. Teraz trójka praktycznie z 15 na godzinę. Prędkości sobie nabrał bez problemu. Trafić na jakieś zakręty, nie? Ale oczywiście, jeżeli ktoś zdał prawo jazdy na tym motocyklu, uczył się, to jak najbardziej może sobie kupić. Ale jeżeli ktoś prawo jazdy ma od lat i nigdy nie jeździł tak naprawdę kiedyś tam na błyskach czy jakimiś tam sprzętami czasów PRL-u i by chciał sobie teraz na taki wsiąść, to są zupełnie inne maszyny. Ale stwierdzam, że śmiało bym mógł trasę tym jechać. Przelotowa, myślę, około 110, 120, 130. Rozpędza się w chwilę moment, nie?
słuchajcie, dlaczego o tym mówię właśnie? Czy ten motocykl nadaje się na pierwsze moto? Mówię dlatego, że no, już zapomniałem. Dobra, tutaj nawrotkę zrobię. Dlatego, dlaczego o tym mówię? Po prostu ludzie w starszym wieku dopiero stać na zakup motocykla. Wiecie, o co mi chodzi. Że przypuśćmy tak, za mało lata zrobił prawo jazdy na jakimś słabym sprzęcie, tak? Kiedyś A się robiło na 125 pojemności. No i co no, w końcu wychował dzieci, pobudował dom i mówi, no czas spełnić marzenia i kupuje motocykl i nie wie co kupić. Spodoba mu się 700 i wiecie, może być problem. Dlatego to jest takie ważne. Powiedzieć, że w zakręty intuicyjnie wchodzi, jest motocykl lekki, zwrotny. Muszę wam powiedzieć, że i cichy. Na pewno, no tutaj na LC, no to jest na oryginalnym wydechu. Jakby tutaj mu tam zasadzić coś. Jakiś wydech akcesoryjny, to by gadało. Ale mi nie przeszkadza, że on jest cichy. Właśnie powiem wam, że w trybie miejskim najlepiej jakby to było ciche, łatwe i przyjemne. A zwłaszcza w Niemczech. Ale jedno wiem, muszę mieć tutaj blisko baku, żeby nie kombinować nic z kierownicą. No i się nie pomyliłem, ten motocykl jest dla mnie. Ale biegi no, chodzą perfekcyjnie. Ma ile przejechane? 8000, tak? Mój MTK ma przejechane 6,5. Ale na pewno tu jest już inna skrzynia, nie? 100%.
stawa, to muszę wam powiedzieć, że no moc, to jest na minus dla takiego początkującego motocyklisty. Ale na przykład wchodzenie w zakręty jest, to po prostu on sam wchodzi, no. Przyjemna jazda niesamowicie. On uwielbia, żeby mu gazu dodawać. To myślę, że z 200 to poleci jak nic. No nie mam gdzie tutaj pojechać jakąś większą prędkością, ale jestem przekonany, że kto kupi ten sprzęt, będzie zadowolony. Miejski bandyta, właśnie teraz trochę chwilę stoję, załączył się automatycznie wentylator. Trochę po nierównościach. Jest dobrze. Ale na samochody trzeba cały czas uważać. Ktoś powiedział, że na nierównościach, że to zawieszenie sobie nie daje rady. Mi się wydaje, że jest bardzo dobrze. Ja nie stwierdzam takiego czegoś. Jak to miejski motocykl, no. To nie jest enduro. Miejski bandyta to jest. Miejski bandyta. Tak. No, sam w zakręty wchodzi. No widzisz. I mocny. 80 koni. 80 to mocniejsze robię już. Mój ma 75. 80 to jest to samo co XJ. O, kolega jak się tutaj, nie, rozbujał. O, to jest bardzo ładny. No też widzę. Zatrzymuje się pan. Kurczę. Ja już tak sobie myślałem, jak do ciebie jechałem. Jak będziesz miał takiego na sprzedaż, starszego, to bym odkupił. To już będzie zajechany. Ale jak zobaczyłem tego, to mówię, nie no, trzeba nowy wziąć. No patrz, jaka stopa. Akcesoryjna czy normal? Ta. No. Ta już przegięta je, bo on jest obniżony specjalnie. Musiałem ją przegiąć, bo on stał prosto i się przewracał. Aha. A czemu obniżany jest? No dla tych niskich osób. Rozumiem. Czyli jeżeli w oryginale kupię, on jest wyższy i lepsze zawieszenie będzie miał wtedy? No na pewno będzie wyższy. No i ty co, obniżałeś go na zawieszeniu? Na tylnym wahaczu. Na tylnym wahaczu. Jest inny wahacz. Inny wahacz. To o ile poszedł na dół? 5 cm. No sporo. No tak! Na tym bzdecie, nie? W końcu... Aluminiowy taki masz. No. No, widzę.
No widzisz, to jest pomyślane dla osób, które dopiero zaczynają i są niskie, żeby utrzymały ten motocykl, nie? Jeszcze sobie poradzi, nie ma problemu, a niski no nie zawsze może sobie poradzić, jeżeli nie sięga, tak? No. A powiedz, ile trzeba dać za taki nowy? Tak, ten z tym wyposażeniem, co tu jest, 40 tysięcy. 40? A jakie wyposażenie jest dodatkowe? Czyli te crashpady, tak? Wszystkie crashpady i gmole. I gmole. No i ten te obniżenie zawieszenia. Obniżenie. No to tak pewno z 35 bez tego by wyszło. 36 chyba. 36. Wiesz co, powiem ci, że nawet ja bym mógł mieć na tym wydechu. Nie jest źle. Cichy jest, wiesz. Tak. Pszczółka. Przejeżdżasz. No to jest fajne. No, nie można, no fajny, fajny. W ogóle inny, no taka bandyta, no. Nie, ładnie się zbiera. Ładnie, no. Od samego dołu idzie do góry, no. Tak. W ogóle nawet jak ktoś, wiesz, ma problem z biegami, to i z trójki ruszy. Tak. No, jest elastyczny bardzo. No i dynamiczny, nie? Dynamiczny. On lubi, jak mu się tam... Dotarty jest, no to tam masz 6 tysięcy z ruszami. Podoba mi się. No, podoba mi się też. Ktoś miał widok wcześniej, no ale jak to? Wiecie? Lepiej późno niż wcale. No. Jeszcze raz dzięki, Krzysztof. Zapraszam do szkoły Krzysztofa tutaj, Inowrocław. Nara. Dziękuję za odwiedziny. Dzięki.